W 1939 roku, podczas walk wrześniowych, postanowiono, że więźniowie zostaną wypuszczeni z więzień, no bo właściwie co mamy z nimi zrobić? Są ważniejsze sprawy niż pilnowanie pospolitych przestępców. I tak w czasie wojny musicie wiedzieć, że liczba przestępstw naturalnie wzrasta, tak samo jak po jakichś kataklizmach. A wtedy dodatkowo wypuszczeni bandyci, których musiały być tysiące, zorganizowali się w jakieś tam bandy, które nękały zwykłych ludzi. I teraz jest najgorsze. W takiej sytuacji, co możesz zrobić, jak zostaniesz napadnięty? No nic nie możesz z taką informacją zrobić dalej. Polskich władz nie ma, a przynajmniej na widoku. Są jedynie te niemieckie, ale kontakty z okupantem podpadają już pod kolaborację. Na szczęście nasze państwo podziemne zajmowało się likwidowaniem takich grup bandyckich i raczej nie po dobroci dopadali taką bandę i nikt już więcej o niej nie słyszał. Nawet jak miał dobry słuch. Dodatkowo nasi eliminowali oficerów Gestapo, wysadzali transporty kolejowe, zdarzały się nawet takie mniejsze lub większe potyczki z sowiecką partyzantką, która głównie z jakiegoś powodu nastawiona była na rabowanie, ludności cywilnej zresztą, niż na walkę z Niemcami. Różnili się Sowieci od bandytów chyba tylko tym, że składali raporty z takich akcji. Pan Żebrowski mówi, że pojawiły się w ich raportach informacje typu, że na faszystach zdobyli 2 pary butów, 1 pierścionek ślubny, 2 obrusy. Czyli rzeczy, które raczej niemiecki żołnierz nie miał normalnie na wyposażeniu. A tak przypadkiem mieli je zwykli ludzie. Więc nie jest dziwne, że wielu młodym ludziom imponowała walka partyzancka. Poczucie, że można coś zrobić, a nie być tylko ofiarą przemocy, czy to jakiegoś bandyty, czy też Niemców. Właściwie to w kontekście II wojny światowej to samo. Tak między innymi myślał nastoletni Bronek, który uciekł do lasu, porzucając najbliższych i dziewczynę Jadzie Pierożankę. Dlaczego wspomniałem o jego dziewczynie? Bo porzucona nastoletnia dziewczyna, kierowana skrajnymi emocjami, została przecież porzucona. Poszła na gestapo i doniosła na byłego chłopaka, że poszedł do lasu. Niemcy, zgodnie ze swoim zwyczajem, zabili całą jego rodzinę, aby inni się bali. Nikogo nie oszczędzili. I aż krew wrze, jak się słyszy takie rzeczy. Nie jest więc dziwne, że Armia Krajowa wydała wyrok śmierci na Jadwigę Pierożankę. Wyrok wykonał pan Stefan Dąbski. Najlepiej jak przytoczę jego słowa. Pukamy. I nie czekając na odpowiedź wchodzimy do środka izby, przez otwarte drzwi. Jadzie poznaję od razu, tyle o niej słyszałem od Bronka. Co za śliczna dziewczyna, te długie włosy i te duże niebieskie oczy. Zobaczyła nas. I zauważyłem, że zrobiła się blada jak papier. Jadzia Pierożanka? Pytam. Patrząc jej prosto w oczy. Tak, to ja. Słyszę, jak drży jej głos. Próbuję zachować zimną krew do końca. Jej młodsza siostra stoi jak skamieniała. Matka leci zemdlona na ziemię. Czytam wyrok. Została pani skazana na karę śmierci za zdradę państwa polskiego. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Daję pani 10 minut na modlitwę i pożegnanie z rodziną. Mój głos spokojny. Robi jednak swoje. Łzy duże jak grochy pokazują się w oczach Jadzi. Siostra rzuca się jej ze spazmatycznym płaczem na szyję. Widzę, jak podnoszą teraz zemdloną matkę i układają ją na łóżku. Patrzę, jak Jadzia robi znak krzyża na piersi i słyszę, jak szepcze modlitwę. W końcu biorę Jadzie za rękę i kieruję się w stronę drzwi. Mijam Majeranka, który stoi w drzwiach jak skamieniały. Widzę, że ma wilgotne oczy. Jeszcze parę kroków i stodoła. Na podstawie wyroków sądów podziemnych od 1943 roku do czerwca, lipca 1944 roku zlikwidowano 2015 osób. 2000 osób. Taki przypadek, jak wam przytoczyłem, nie był jedyny. Ale pokazuje, że za tymi cyframi są naprawdę różne rzeczy. Różne motywy. Przeprowadzono także zorganizowane akcje oczywiście, a nie tylko takie pojedyncze i niepowiązane ze sobą egzekucje. Dla przykładu, akcje Koźba i Wrzód, czyli duże operacje, w wyniku których zgładzono ponad 100 konfidentów i zdrajców. Czasem jednak wykonanie wyroku przeradzało się w jatkę. Jak chociażby w barze za Kotarą.
Miał tam zostać zlikwidowany jeden zdrajca. Rozumiecie? W wyniku niepomyślnego zbiegu okoliczności zlikwidowano, tak przy okazji, 11 Niemców i niestety też kilku niewinnych Polaków. Stefan Rowecki Grot pisał, że wykonywanie wyroków śmierci na prowokatorach i zdrajcach jest koniecznością, od której nie wolno się uchylać. Bo to ważne, bo jeden konfident mógł sparaliżować działanie całej siatki konspiracyjnej. Przykład Jadwigi pokazuje, że ludzie z różnych powodów gotowi byli kolaborować lub donosić Niemcom. Zysk, zemsta. Na szczęście państwo podziemne ścigało takie osoby praktycznie od samego początku. Sam wyrok według materiałów szkoleniowych AK miał odbyć się zgodnie z taką procedurą. Z postępowaniem. Dowódca oddziału wykonawczego dostaje wyrok do wykonania. Ma za zadanie, po pierwsze, sprawdzić dane. A informacje, które otrzymuje, są bardzo dokładne. Musi mieć pewność co do osoby skazanej, że to ona. W tym celu trzeba sprawdzić, czy wygląd się zgadza, określić tryb dnia, gdzie taka osoba bywa, gdzie mieszka. Po potwierdzeniu dowódca określa miejsce wykonania wyroku. Materiały sugerują, że najlepszym miejscem są biura lub mieszkania. Cała operacja musi być jednak tak przygotowana, aby wyrok wykonać za pierwszym razem. Bo nieudana próba na pewno spłoszy skazanego. Przy wykonaniu egzekucji musi być oczywiście obecny oficer. Do akcji potrzebnych jest 6 ludzi. Jeden pilnuje bramy, wejścia, aby było zamknięte. 3 wchodzi do mieszkania, 2 z bronią maszynową zabezpiecza ulicę na wszelki wypadek. Ewakuacja ma 2 warianty. Jeśli akcja jest udana i nikt nie widział grupy likwidacyjnej, to należy wycofać się przez puste ulice. Jeśli natomiast jest nieudana, to odwrotnie, przez najbardziej zatłoczone. Ciężko jednak było spełnić wszystkie wymogi regulaminu, schematu. Wiele zależało od decyzji, sytuacji i możliwości dowódcy. Przykład improwizacji tak na koniec może wam rzucę. Felix Haller był szefem Kripo przy 15. Komisariacie Policji. Powiem wam tyle, sadysta. Organizował łapanki w warszawskim Grochowie, a następnie sam torturował schwytanych i wysyłał ich na roboty do Niemiec. Dlatego nie jest dziwne, że został wydany na niego wyrok śmierci. Zgodnie z regulaminem obserwowano go i ustalono, gdzie mieszka. Problemem okazało się to, że Felix codziennie zmieniał trasę na przystanek. Robił tak ze strachu o swoje życie i słusznie zresztą. Dodatkowo cały czas trzymał podobną rękę schowaną w kieszeni, w której miał ukryty pistolet. I tak 15 sierpnia 1943 roku 4-osobowa grupa zabezpieczyła wszystkie najprawdopodobniejsze trasy Hallera na przystanek. W związku z tym, że grupa likwidacyjna rozdzieliła się, nie można było ustalić dokładnego planu. Ty robisz to, a ja robię to. Wyrok miał wykonać ten z oddziału, który na oprawcę trafi. Ręką karzącą Hallera okazał się być Leon Bong Doktor. Ten, wiedząc, że sadysta ma broń, użył fortelu. Z niezapalonym papierosem w ręce, chwiejnym krokiem i bełkocząc jak pijak, podszedł do Hallera, prosząc go o ogień. Ten, nie wyczuwając zagrożenia, puścił pistolet i podał ogień doktorowi. W tym momencie pada jeden strzał w brzuch. Nic więcej, bo broń egzekutora zacięła się. Drugi z egzekutorów, Szlak, nie słysząc więcej strzałów niż jeden, biegnie, nie myśląc wiele, ku doktorowi. I tu będzie cytat. Boleczku, dokończ, zaciął mi się pistolet. Szybko dobiegam do Hallera, a ten na mój widok z wykrzywioną bólem twarzą wycharczał. Ratuj, jestem z policji. A ja z ZWZ, odpowiedziałem strzelając w łeb oprawcy cały magazynek. Materiał powstał na podstawie fragmentu Wielkiej Księgi Armii Krajowej. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć!